No dobra, witam Was, moi drodzy. No więc na przywitanie pokażę Wam coś fajnego. Uwaga i... Juhu! Nie wiem, co? Juhu! Steve leci! A raczej dziewczyna Steve. No dobra, teraz na serio to piję sobie mleko, bo zeżyłam to. Także teraz sobie wypiję mleko. Dobre mleczko, prosto od krowy. No dobra, a więc myślę, że przejdziemy do prezentacji tego świata. Mam bugi i owie mi się nie pojawia. Tylko najpierw może... To jest taki domek a la namiot. No a to jest błąd. Co tego nie powinno być? To jest taki domek a la namiot. To wygląda w ten sposób. Tutaj też chyba trochę tak dziwnie, ale okej. No i teraz tak. Powiem Wam, jakie mody są tutaj zainstalowane. To wkład środka jest tak. A więc. Pierwszy mod to jest Super Pills mod. Jak już mogliście zauważyć. Drugim modem jest Campfire, jak też mogliście zauważyć. Nie pamiętam, czy ja miałam jeszcze inne mody tutaj niż... Wiem, że miałam jeszcze Shooter Mode'a. To tutaj widać. O, fajnie. Ekstra. A, nie przejdę teraz. Coś sterowałam, widzicie? Dobra. Mamy jeszcze Car Mode'a. I to chyba tyle. A, jeszcze mamy The Wars Mode chyba. Tak. Mamy The Wars Mode, którego nie używam. Co to jest ten mod, którego tu nie używam? W tym świecie wylazłam stąd. Nie wylazę, bo źle zaprojektowałam skrzynkę. Dalej źle. Dobra. Tu musi zostać chyba tak. Tu jest ta skrzynka. I tu... Tu też nie mogę wejść. Aż tej skrzynki tu nie ma. Dobra. Tutaj są jeszcze sekretne drzwi, które nigdzie nie prowadzą, ale to jest odcinek jednak i chcę zrobić coś fajnego w tym odcinku. Także wsiadamy do naszego samochodzika, będziemy musieli stąd wyjechać sobie. Bramy zostawimy. Fuck. O! Nie, przy parku, nie do wody, nie do wody! Dobra, poczekajcie, teraz sobie zamknę. No, taki fajny podjazd. I zmykamy. No więc chcę zbudować domek na drzewie. Ale to nie taki zwykły. Nie taki zwykły. O, fuck! Ale turbulencje, ludzie! Fuck! Nie do wody, nie do wody! Fuck, nie do wody. Błagam. Jeśli wiecie, że mi do wody samochodzi, to więc okej, poczekajcie, zaparkuję tu w godnym uwagi miejscu. No. Jeszcze luknięcie na moją Steve'kę. Steve'ko, pokaż się. Prawda, że śliczna. Juhu! Jestem śliczną Steve'ką. Jest to dziewczyna Steve. Dobra, myślę, że ładnie wygląda dziewczyna Steve. Także teraz. O, świątynię dżunglową, oh my gosh! Fajnie, pozwiedzamy sobie na odcinku. Dobry pomysł. Będzie trochę dłuższy niż zamierzałam. Ale trudno. Ja jestem na peaceful raczej. Co za pułapka? Na razie nie widzę. Z niezwykłego oprócz bugów z oświetleniem. Fuck. Link. Nie nabrałam się. To jest dispenser. Dobra. Zabawne. Nie podejdę. Tak jak nie jestem. Może? Ciekawe ile to było. Mało. Może sobie od razu dodać trochę strzału.
takie fajne pomysły. Dobra, to tylko pod ziemię, bo tu już nic innego nie widzę, tylko pod ziemię ciekawego. Przejdziemy się tu jeszcze o okienko na świat. Miło, idziemy sobie na górę, myślę. I zobaczymy, czy tam coś jeszcze jest, bo to nie jest za rozległe jakieś takie bardzo... No nie, jak mówiłam, nie. No możemy tu wykopać tego Masiego. Kiedyś przyjdę na singlu, bo na razie jestem na kreatywie, żeby wam wszystko zaprezentować. Tak, tak. Tylko nie mówcie, że cheatuję, bo ja zawsze cheatuję i będę cheatować. Nie, ja cheatuję. Ja się nie uciekam do cheatów, ale do kreatywa, no czasem tak. Czasem kiedy trzeba. O, fuck. Fuck. Może wlećmy tam, bo mi się nie chce wspinać na to drzewo. I zobaczmy, czy tu są dobre warunki do budowania takiego domku. No myślę. Trochę się nie, no to raczej nie. Trochę głębiej. O, tu jest dobre miejsce. Wiecie co? To ja myślę, że przygotuję to miejsce i będziemy budować. Wodę mamy nie za fajną, jak to w lasach deszczowych nam się rozpadało. No ale zaprezentuję wam mój domek. Tutaj mam takiego grilla, dwie osoby mogą sobie usiąść, czyli spokojnie. Jest taki fajny daszek, żebyśmy nie mokli. Tu jest klozet, który działa następująco. Podnosimy klapę i się zakrywa. Na przycisk, a więc na przykład chcę się pozbyć tego i tego. Więc to wrzucam tu. O, głos mi się odzyskał. Naciskam przycisk i gotowe. Cóż, niestety sobie działa w drugą stronę i trzeba ręce podnieść. No ale każdą klapę podnieść się ręcznie. We wnętrzu jest nic takiego specjalnego. Jest kanapka z widokiem na telewizor. Jest taki stoliczek do posiłków, o, taki, postawię tu w rogu, boże, o, tak, dobry pomysł, postawię w rogu lodówkę. Oczywiście nie będzie, no tu się chyba nie zmieści taka lodówka, jak ja chcę. No trudno, więc postawię tu lodówkę w taki sposób, nie, to nie będzie tak fajny, tak fajnego efektu. Ale będzie fajnie, bo to się chyba stawię. O! Teraz nie trzy miejsca chyba raczej. No to chyba, że zrobimy to tak. Tu będą drzwi. O! Wow, ale bugi. Usiądę sobie przy stoliku i równocześnie mi wyrzuca to. No dobra, spróbujmy. Coś mi wyrzuci. No to muszę mieć jakiś jeszcze skryty przycisk. O. No. Sorki, że trochę straciliśmy czasu. No i to jest nasze wnętrze. Idziemy kawałek dalej. Tu jest magazyn. Tu jeszcze mam lootboxa. Więc myślę, że na tym zakończymy chyba już tą prezentację świata. Myślę, tylko znajdziemy mój ten samochód. O, przestał padać nawet, widzicie. Tam może być wioska, więc ja to później zbadam. Mam nadzieję, że nie wyjdzie mi za długi odcinek z tego. Także znajdę mój samochód i muszę zmywać. Czekajcie, jeszcze znajdę, spróbuję znaleźć mój samochód. Więc co, będzie łatwiej z mapą. Czekajcie, gdzie jest jakaś mapa? Oczywiście nie jakaś mapa, tylko mapa. To dość dokładna musi być ta mapa, żeby ja się w niej połapała. Hmm.
Ale to może z kompasem, bo kompas wskazuje chyba ten niezmieniony punkt spawnu. Tak, co mi się wydaje. Tak. Dobra. O, kakao. Możemy lecieć. O, okej. Okay. Gdzieś tu zaparkowałam swój samochód. No. Ekstra, więc jeszcze wsiadamy do samochodu. Steve sobie siedzi. Chodzimy sobie fajnie do domu, fajnym takim kroczkiem samochodowym. O, 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 Steve'o. Teraz muszę powrócić, żeby się nie zacięła tu. Ładny podjazd, fajny, funkcjonalny. Ekstra. O, tknęłam w bramie. Wow, zareklamować. Dobra. No i... Okej, okay, zamknijmy to. No to do widzenia wszystkim. Do widzenia, do miłego zobaczenia. Bye!